Siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Xtezek i dzisiaj gramy sobie w Dying Light'a dwójeczkę. Ostatnio najprawdopodobniej był odcinek z Arka, choć jeśli ostatnio był z Dying Light'a, to następny będzie raczej z Arka, bo jest nagrany już. Ale teraz sobie pomyślałem, że chcę sobie pograć, więc no, co to jest? Stacja metra, ale to... Ja to mam odblokować? To jest... nieodblokowana? Czy jak to działa? O! Ej, nie wiem. A! Tylko jak ja mam to... Mogą służyć za punkty szybkiej podróży, ale są zajęte przez zarażonych lub bandytów. Aby aktywować stację, musisz włączyć główny przełącznik w rozdzielni. Zachowaj ostrożność, bo po drodze spotkasz wrogów. Musisz albo ich zabić, albo ominąć. Czasem na stacji będzie brakowało prądu. W takim przypadku musisz najpierw znaleźć i uruchomić zapasowe generatory w pomieszczeniu z agregatami. Nie, nie robię tego teraz. Później. Może poświęcę jakiś odcinek na jakieś takie rzeczy. A na razie idziemy do wieżowca VNC. Tylko... Mam broń? Mam 7 broni przy sobie. Dobrze, w takim razie można iść. Apteczki są... O. Tylko broń uległa zniszczeniu, więc wezmę, ja lubię te słabsze wykorzystywać, dlatego wezmę te słabsze. Jak na razie, co tu jest? A. Kaiden, coś jest nie tak. Straciłem kontakt. Co się dzieje? Nie wiem, ale musimy odzyskać prąd. Część chłopaków weszła już do wieżowca. Jak coś, to musicie sobie przeczytać, co tam było, bo tam wiecznie są problemy z tym głosem jeszcze. Nieznane miejsce, może tu będę mógł się odrodzić. Czy coś takiego. O, tu mam to. Wygrywa pojemnik z inhibitorami. W takim razie też nie dzisiaj. Gdyby to było... O, to nie było drutu kolczastego, nie wiem, chyba był. Ale w takim razie nie patrzymy tutaj, bo... No wiecie. Jak na razie tego robić nie będę, bo chcę dokończyć tą misję. Jakie mam nagrody? A, tak coś. I właśnie. Wabik. Może się przydać latarka UV też. A, nawet nie tu. Ale wytwarzanie, mogę regeneracji, wspomagacz szału. Wydolności. Nie, nie będę tego robił póki co. Więc jest... Ej, nie... Nie wiem już, który jest tym wieżowcem VNC. Nie no, ten! Czy... A, ja wykonuję tylko swoje... A, stacja elektryczna. Dobra.
Czekaj. A, to walimy ich szybko na pyrkę. Dobra, chciałem wykonać ten ruch jakiś, ale mi nie idzie. Dobrze. W okolicy aż się roi od renegatów, ale jakoś sobie radzę. Dajcie chociaż. O. Dobra. Niektórzy mogą pamiętać moje lagi spowodowane najprawdopodobniej padem, także teraz właśnie występują. Troszkę na... lezie. O! Co jest? Bro, pozbyłem się renegatów. Dobra robota. To teraz włącz prąd. Szybko. Czekaj. Oj, tu może być zbyt dużo roboty związanego z tym. Związanej z tym. To jest. O, chociaż tak. Czekaj, tak? B. To jest... A... W takim razie co? Mam to odpiąć. Aha! Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Inhibitory tu chyba mają dla mnie. To musimy podłączyć. Oj, 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 oj. Ej, dajcie inhibitory. Idę szybko po nie, bo... Zawsze może się stać tak, że... Misja będzie taka... Znaczy nie, to że... Jakby to powiedzieć. Zawsze może być tak, że... Będzie taki obrót sytuacji, że nie dam rady zebrać tych inhibitorów. Aktualnie, więc... Więc no. Zawsze jakoś lepiej.
Ej, no to co ja mam zrobić? Nie, no to... Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Tu jest jeden zablokowany. Tutaj nic nie ma. Tu jest zablokowana od środka, ale jest to. Oj, kusi, kusi. Hajs się musi zgadzać. A tam wszystko mogę albo posprzedawać, albo mi się przyda w przyszłości. Okej, okay, tu nie ma już nic. A więc to tak. Okej. Jest więcej niż jedno? Czy jak to może działać, bo nie wiem. W takim razie, gdzie jest drugie, albo tu jest to, więc nie mogę, albo mogę jakoś to wszystko ogarnąć inaczej. A jeśli to wezmę tak... Dobra, to jest otwarte. O kurde. Kod sejfu. Co? Przybliżona liczba pi... Nie no... Ej, nie gadajcie, o co z tym chodzi? 314. Dobre, działa. Ładujemy to. A mam. Tu?
na wszystko powinno już działać. O Jezu. No ile jeszcze kombinowania będzie? Skrzyneczki. Jakaś łapka tam była. A, rękawice. Tu mogę z tej strony? Mogę z tej strony. Tylko na czym to polega, no? Czekaj, zrobiłem kółko? O ty gnoju. Essa. Nie. I jak ja mam tu dojść? Powinniście tu dać 3 miliony za to, że tu wskoczyłem. Może być. Dobra. Może być zastosowanie, tylko jak ja mam to zrobić tutaj? Tu? Coś? No, może tu będzie lepsze rozwiązanie, czy... No, to samo wychodzi. Nie no to... Tutaj też byłem. Co w takim razie może być tu problemem, no? Możecie mnie tu trzymać ciągle, musicie coś... Brak zasilania. Ale że... Jak? Oj, nie wiedziałem, że ta gra będzie aż tak... Trudna. W sensie z takimi rzeczami, no. O. Aha.
Dobra, tylko... Które tu podpiąć? Stąd? Gadaj. Nie powiem, wystraszyłem się. Nie wiem, tu tak tu trzeba, czy ja może źle idę? Ja nie wiem. Ale idę prosto. A co to? O! Dobra, no i... Oj. Dobra, jest, tylko... Oj, dobra, to nie. Chcę wam to pokazać dokładnie, no może, nie wiem, czy to przedłuży odcinek jakoś bardzo, czy tego nie będę montował, czy jak. Ale chciałbym wam pokazać jak najwięcej, żebyście wiedzieli mniej więcej co i jak. Tylko to trzeba będzie. Tu jest przeprowadzony kabel. A tutaj, czy musi być przeprowadzony, czy nie? Najwyżej będę wiedział, że pod C, czy jakoś tak. Dobrze, jest! Gdzie jest ta winda? O! Przyjechała do mnie. Sterowanie. Nie wiem jak to się tym steruje, dlatego ja sobie postoję. Łup zniknie. Może tu być coś fajnego. O! Okej. Okay. Czyli faktycznie łup zniknie, czyli jakby nie wziął inhibitorów, to już by była moja wina, nie? Bo to ja sobie ich nie wziąłem. Czyli to jest tu, gdzie było zablokowane. Okej, okay, no to nie mogło być tak łatwe, że było odblokowane, więc... Wibrujący plomby. O kurde. Pomoc SPQ, a teraz grzecznie spierdala. Nie, to wy odejdźcie. Dobrze wam radzę.
To była groźba? Mało mi buty nie pospadały. Panowie, myślicie, że będzie piszczał jak prosie? Tak jak pozostali? Przekonajmy się. O ty kurde, ty. Czekaj. Porówno ma być. Czekajcie. To sobie wymienię na... Jok mi wywalnął. Tam nie jedno walnie. Ej, daj broń. No chodź. Essa. Czekaj. Czekajcie w sumie. Wezmę sobie to. Bo ja już przyszedłem na zbyt duży level, tak jakby... Nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu już dostaję takie mocne rzeczy, że mogę sobie te słabsze posprzedawać. Więc no. Dostałem te same leki? Tak, te same. Pierwszy poziom dobił tylko, ale no. Aha! Dostanę działo albo poduszki powietrzne. Aha. Tu jest fajna rzecz. Chyba, że tutaj będzie coś kuszącego. Nie będzie. Dobra, ale to. Lubię i tych, więc. Słyszysz mnie? Słyszę. Wszystko dookoła świeci się jak pieprzona choinka. Wszyscy cali? Tak. Chłopcy idą w głąb budynku. Teren będzie niedługo zabezpieczony. Przyjdź tu jak najszybciej. Pora się powspinać. Przerobałem pół godziny w tej rąbanej stacji. Czy tam jak to się to nazywało? Coś mi się wyświetliło. A, to chyba renegaci do zabicia. No nie chce mi się ich zabijać. Jak na razie. Dobra, idę stąd. Jak tu wejść? Mam nadzieję, że mnie pokieruje przy do wejścia. No to jest... To niefajne. A nie, jednak to nie jest anomalia. Ej, to dajcie. Nie.
Au. Ej, daj to, proszę cię. S, psa. Ale masz esie. Wojskowa apteczka, wspomagacz odporności. Ja miałem go już, tylko ja miałem o wiele słabszego. Także chociaż to nie zbawi mnie dodatkowa minuta siedzenia tutaj, więc... Znaczy dodatkowa minuta... No... Nie wiem jak to powiedzieć, możecie wiedzieć to, o co chodzi. Nic mi się nie stanie jak tu posiedzę i otwieram sobie te skrzynki. Okej. Okay. A zawsze może coś fajnego wypadnie. Racja jakaś. Co? To wyrzuciłem, niepotrzebne mi to, więc wywalone to. Ups. No. Dzień dobry. Trochę prądu i od razu przytulniej. Ale pieprzone windy dalej nie działają. Tak jakby prąd do nich nie docierał. Budynek był odcięty całe lata, prawda? Trzeba sprawdzić przekaźniki. No co ty nie powiesz? Właśnie dlatego chłopcy są już w ciemnej strefie. Starają się znaleźć rozdzielnie w mniejszej wieży połączonej z tą. I zabezpieczają otoczenie lampami, które dla nas zdobyłeś. Kiedy moi ludzie włączą windy, wjedziemy na górę i... Ja pierdolę. Turo, znów nie ma prądu. W dowództwie mówią, że podstacja działa bez zarzutu. Tu się musiało coś spieprzyć. Leon, w głównej sali nie ma prądu, a u was? To samo. Znów działamy po ciemku. Szlak by to... Wychodźcie stamtąd szybko. Słyszysz mnie? Leon! Ale wciąż szukamy. Zostawcie to i wychodźcie. Już! Leon! Leon! Kurwa. Muszę do nich iść. Idę z tobą. Część poszła korytarzem A, a część B. Ja przejdę przez A, a ty przez studia nagraniowe. Robi się. Dobrze. Jeśli dotrzesz tam przede mną, wyprowadź ich, zanim będzie za późno. I uważaj na siebie. Martwy nam nie pomożesz. Leon, trzymajcie się. Idziemy po was. Coś dostałem, ale nie wiem co. O, Essa. Tędy, Aiden. Korytarz B. Powodzenia. Przyda mi się, co? Weź to. Tobie może się bardziej przydać. Co ja znowu dostałem? Dobrze. Potem dam radę wejść, dam radę. Muszę tutaj, tu,
Tak, bo to się świeci. Kibruk szybki. W sumie rush tutaj może być dobry. Bo... Jak? Jak oni tędy przeszli? Brzydka łajza. Dobra, wiem mniej więcej jak to zrobić. Dobra, chociaż poszło. Wiecznie coś. Tędy nie ma przejścia. O! O, przeszedł. Jak się zacznę z nim klepać, to będzie problem. Waliście gnoju, wygrałem z tobą. Z nimi. Row, jestem w holu. Przyjąłem, nie czekaj na mnie. Gnoje mnie odcięły. Jest ich tu ze 20. Muszę się cofnąć do głównej sali. Przejdź do piwnicy przez pomieszczenie gospodarcze. Rozdzielnia jest na dole. O. Popełniłem wielki błąd.
Dobra, tak nie pójdzie. Serio? Aha, dobra, nie można, tak? Czekajcie. Mam te słabsze wspomagacze, więc... Jak mi się zmniejszy, to wezmę, użyję tych słabszych. O! No i nie muszę. Jezu, jeden z najpiękniejszych noży. To maczeta już. Są noże i maczety. Nic nie zostawiliście już. Jesteś Leon? Tak, mam napisane na nieśmiertelniku. Gdzie reszta oddziału? Dopadły nas. Pieprzone przemieńce. I tu kończy się moja historia. Ej, nie mów tak. Ktoś jeszcze przeżył? Znalazł się optymista. Chris jakoś się przebił i poszedł tam. Ta awaria to pewnie jego robota. Włącz prąd. To jedyny sposób na uruchomienie wind. Terminale są w piwnicy łączącej obie wieże. Proszę, weź ten list i daj go mojej żonie. Jest na statku. Pewnie. Możesz na mnie liczyć. Czekaj tu. Znajdę Chrisa. I tak by zginął pewnie. Row, wiem co się stało z prądem. Pracuję nad tym. Podłączę terminale i przywrócę prąd. Znalazłeś moich chłopaków? Tylko Leona. Możliwe, że jeszcze Chrisa. Reszta... niestety nie przeżyli. Przykro mi. Rozumiem. Tylko... bądź ostrożny, Aiden. Nie możemy stracić nikogo więcej. Oj, oj. Poboczne. Nie, popełniłem błąd. A dobra. To było na tyle w tym odcinku. Jest już 47 minut. Przynajmniej tak mi pokazuje, bo stoper sobie włączyłem. To było chyba na tyle, bo... nie dam rady teraz więcej nagrać. Widzimy się w następnym odcinku. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania. I siemanko.